Nie pozwolimy na to, aby politycy nas dzielili, aby doprowadzali do takiej sytuacji, gdzie przy granicy z Czechami sytuacja i atmosfera jest niewyobrażalnie zła i napięta. Dlatego jesteśmy tutaj, aby złożyć, mam nadzieję, że ambasador Czech przyjmie naszą petycję, aby tak faktycznie rozpocząć rozmowy. Nam w tych rozmowach nie jest potrzebna Komisja Europejska, nie jest nam potrzebny Trybunał Niesprawiedliwości Unii Europejskiej. Potrzebny jest normalny dialog i rozmowa, ale my wiemy doskonale o tym, że tu nie chodzi o dialog i rozmowę. Chodzi o to, żeby niezależnie od wszystkiego zamknąć kopalnię Turów i zamknąć całą naszą gospodarkę. My na to nie pozwolimy.